Aslo mnie nie takie. No. I proszę pana, zapakowali mnie tam jeszcze wcisnęli, a jego nie. On został z tyłu i miał szczęście, nie? I zawieźli nas na dworzec zachodni, proszę pana. I na tym dworcu zachodnim tam stały takie pociągi towarowe, kryte. Nas wpakowali do tych, tam już było sporo ludzi naładowane do tych pociągów. I nas tam też załadowali do tych pociągów. No i my żeśmy tam siedzieli, a godzina 11 to na kilka dni było przed powstaniem. Godzina 11, proszę pana, przyleciały rosyjskie samoloty i cała Warszawa była przecinana takimi smugami świateł, reflektorów, wie pan. Usiłowali złapać jakiś ten samolot. A te samoloty, jak się okazało później, bo tak początkowo to nie wiedzieliśmy nawet, nie? Te samoloty, proszę pana, rzuciły ulotki. Nawołujące Polaków do tego, żeby pomogły Armii Czerwonej odbić Warszawę z rąk okupacyjnych Niemców. Tak jest, dosłownie, wie pan. No, tam jeszcze były, jeszcze jakieś zagrożenia nawet były, że Armia Czerwona sama nie da rady bez warszawiaków. Takie podobno były, ja nie miałem tej ulotki w ręku, ale to koledzy tam później powtarzali. No, nie? Radio Moskwa, Radio Kościuszko, dokładnie te same tak, komunikaty podawały. Tak jest. Polacy, tak, wybiła godzina. Tak jest, tak. A przecież, wie pan, całe to powstanie dzisiaj, co się mówi o tym. A no, zerwała się młodzież, tak, nienawidzony wróg tego. Wybuchło powstanie, walczyły szare szeregi, harcerze, wie pan, to wszystko jest nieprawda, no co tam się będziemy oszukiwać. To była zaplanowana akcja taka frontowa, dosłownie, żeśmy wiedzieli wszystko, a tylko nie wiedzieliśmy kiedy, żeśmy wszystko wiedzieli. Jak pan z tego pociągu uciekł? Uciekł pan czy coś innego? Nie, nie uciekłem, proszę pana, wywieźli mnie do Warki. Wie pan, w nocy. Wywieźli mnie do Warki, proszę pana, z Warki popędzili nas tam przez most, żeśmy przeszli i nad Piwnicą popędzili nas chyba ze 20 km, może z 15, tak trudno powiedzieć, nie? I tam stało wojsko niemieckie na Piwnicy. Przyjęli nas Niemcy bardzo gościnnie, bo dali nam grochówkę wojskową, proszę pana, żeśmy jedli to, co żołnierze z tej samej kuchni, tylko w nocy nas wypędzali, proszę pana, żebyśmy kopali okopy nad rzeką, wzdłuż rzeki, bo w dzień nie można było, bo tam po drugiej stronie Rosjanie się pokazywali i strzelali, to kazali nam spać w dzień, a w nocy nas wypędzali. To my żeśmy, nie pamiętam, tam jeden czy dwa dni, ja tam namówiłem trzech kolegów, a jeden Niemiec to nas pilnował na takim odcinku, ja wiem, może do 400-500 metrów. Chodził jeden Niemiec, tam z karabinem, niby nas pilnował. Jak ten Niemiec poszedł w drugi koniec, to namówiłem tych sąsiadów, mówię, uciekamy. I żeśmy uciekli do lasu, bo żeśmy tam byli blisko lasu, żeśmy połamali te łopaty takie do kopania. I żeśmy uciekali w kierunku Warki, no, bo drogę żeśmy znali, bo nas przypędzili tą drogą. A imię, nazwisko pana mieli, znali czy nie znali? Kto? Niemcy. No, oczywiście, że znali, wszystkich spisali. No to za bardzo nie było już gdzie wracać. No, nie, 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 no, ale żeśmy uciekli, wie pan, no to był taki okres, gdzie ja nie musiałem do domu wracać wcale, absolutnie. Miałem tu rodzinę na Chmielnej i tu uciekając chciałem się dostać właśnie tu na Chmielną, do tej rodziny, bo byliśmy i głodni, i przemęczeni, żeśmy dotarli do tej, proszę pana, do tej Warki. W Warce żeśmy weszli do restauracji, zamówiliśmy sobie pół litra, proszę pana, żarcie. Pomylił się ten spirytus nam podał. Jak chłopaki się zaczęli dusić, ja panu ten spirytus. No i tego w końcu ja miałem górala, bo zarabiałem, proszę pana, na lewych dokumentach. Produkowali lewe dokumenty, bardzo dokładne.
dopóki nie zakończy swojego śledztwa. Chciałem mu zapłacić tym góralem. Górale już nie bierzemy, bo już wojska ruskie były blisko. Wie pan, już nie brali. Drobne pieniądze brali, a górale nie chcieli brać. No ale w końcu no, no nie wziął, no bo musiałby nam wydać sporo drobnych pieniędzy. Nie chciał. No i gdzie wyjdziecie? A my musimy się do Warszawy dostać. O, mówi, to musicie iść na pieszo do Grójca. I w Grójcu dopiero wsiądziecie w ciuchcie i dojedziecie do Warszawy. I my żeśmy doszli, to był upał niesamowity, wie pan. To było, o ile ja sobie przypominam, to było właśnie 1 sierpnia. Rano. Żeśmy szli, przemęczeni okropnie, ale żeśmy doszli do tego. W Grójcu żeśmy się zapakowali w tą ciuchcie. Ta ciuchcia była przeładowana, proszę pana. Kobiety mdlały na stopniach, wie pan, taka była ciasnota, bo to handlarze z Grójca wozili żywność, proszę pana. Żeśmy dojechali do dworca południowego. Wychodzimy, we czterech, wychodzimy na tym dworcu południowym. Ja patrzę, tutaj Grygiewicz w takim płaszczu jesiennym. Ja wiem, czy on głupiał, czy co? Podszedłem do niego, wie pan, a to był ten Grygiewicz, do którego żeśmy prasę wozili na Ursynów, wie pan, z Ogrodowej woziliśmy na Ursynów prasę podziemną. Ja wiem, panie Grygiewicz, co pan zgłupiał? Ja mówię, zimno panu? On poruszał, miał stena pod... Gdzie ty jedziesz? Ja mówię, no jedziemy na Chmielną. No to nie pojedziecie na Chmielną. Jak to nie pojedziemy? No nie pojedziecie na Chmielną, bo zaraz się powstanie zaczyna. Nie znał, ja go znałem dobrze. No i tego, zaraz się zaczyna powstanie. Chcecie wziąć udział? Oczywiście, że chcemy. Jak się powstanie zaczyna, to chcemy. To my nie mamy broni żadnej, bo nie mieliśmy. Nie martwcie się o broń, dostaniecie. Dostajecie broń. Kiwnął na dziewczynę, taka dziewczyna dość przystojna, wie pan, z takim gumowanej takiej perelinie, coś tam coś miała pod tą pereliną, przyszła i ona... Panie Zygmuncie, ale jak to możliwe, no dworzec i na dworcu stoją ludzie, którzy odstają od reszty, stoją w płaszczach, gdzie jest gorąco i nikt na nich nie zwraca uwagi. Jeden. No to on jeden, a tym bardziej zwraca na siebie uwagę. No, on jeden stał, no ja, wie pan, nie mogę nic powiedzieć na ten temat, ja mówię, jak było, no, wie pan. No i tego, i ta dziewczyna, do tej dziewczyny on spisał nas, wie pan, spisał nazwiska, pseudonimy i powiedział, że nam załatwi legitymację powstańcze. Takie legitymacje powstańcze nam miał załatwić, nie? No i tego, a jej powiedział, odprowadź ich do porucznika Wirskiego. Ja nie wiem, co było nazwisko, ale to chyba był pseudonim, porucznik Wirski. Jak się okazało, to on był dowódcą batalionu Karpaty, ten porucznik. Mówi, ja nie mam dla was broni, mówi, jest tu trochę granatów, to mówi, weźcie granaty. A broń to jak sobie zdobędziecie. No jak się okazało, to bardzo szybko zdobyłem karabin, 10 naboi do tego karabinu. W jakich okolicznościach? A w okolicznościach takich, że chłopak dostał serię w brzuch, wszystko mu wyszło, umierał, ale był przytomny, rozmawiał ze mną. Jeszcze mi mówi, weź karabin, tam jest 5 naboi w karabinie, a 5 w torbie. Ale ja nie wiedziałem, co ja mam z nim zrobić. No, którego to było dnia powstania? Pierwszego dnia powstania. To była godzina, no po 5 było tam może parę minut. No, trudno powiedzieć, może było 5:30, może 6, nie wiem. No. No to tego, to ja wziąłem ten karabin i nie wiedziałem, co z nim zrobić. To no, nie mogłem mu pomóc, a wiedziałem, że on zaraz umrze. Bo wszystko miał na wierzchu, nie było ratunku dla niego. Zygmunt Boczkowski. Pseudonim Kruk. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Debata dnia.
Ogromna skala pomocy polskiej dyplomacji w czasie II wojny światowej na rzecz ratowania Żydów. Pomoc Żydom była świadczona poprzez fałszowanie paszportów latynoamerykańskich, między innymi takich krajów jak Paragwaj, Honduras i Haiti. Ta pomoc w fałszowaniu paszportów mogła być udzielona nawet 10 tysiącom Żydów. To jest news Polskiego Radia, a także informacyjnej agencji radiowej, którym żyjemy od rana, i o tym porozmawiamy dzisiaj na początek w debacie Dnia Polskiego Radia 24. A w debacie witam gości. Są nimi Adam Borowski, działacz opozycji niepodległościowej Solidarności, teraz Gazeta Polska. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Przybylski, Republika. Dzień dobry. Panowie, może na początek posłuchajmy wypowiedzi na naszej antenie dzisiaj na temat tych odtajnionych dokumentów, depesz, które świadczą o tej pomocy. Mówił na naszej antenie o tym dr Jakub Kumoch, ambasador Rzeczpospolitej w Szwajcarii. No bo to jest akcja grupy berneńskiej, właśnie grupy szwajcarskich dyplomatów, między innymi Aleksandra Ładosia, ówczesnego ambasadora w czasie wojny w Szwajcarii, ale także, jak mówił, w tę akcję był zaangażowany Jan Ciechanowski, ambasador w Waszyngtonie, Sylwin Strakacz, konsul generalny w Nowym Jorku, także ambasady w Buenos Aires, São Paulo, Lizbonie, Tokio, i między innymi jeden z tych krajów, co do którego wydano najwięcej tych fałszywych, no nielegalnych dokumentów, paszportów, w Paragwaju. To było, mówił o skali, dotyczyła nawet ponad 2000 osób. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi ambasadora, aktualnego ambasadora Kumocha. Było 1050, potem warto to policzyć, bo są numery seryjne na paszportach i widać, że one są rosnące, więc jak się weźmie trzy serie paszportów i sumuje, to wychodzi tam bodajże 1056 paszportów, a na każdym były ponad 2 osoby statystycznie wpisywane, więc mówimy o 2200 osób, które dostały paszporty Paragwaju. Teraz dzięki samego pracy, bo teraz dzięki pracy, dużej pracy Instytutu Solidarności Męca, którą chylę czoła, dostaliśmy kolejną listę haitańską i hondurańską. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na listę honduraską, się pojawiają jakieś 700 osób, coś takiego. Tam widać, że największy paszport ma numer 700. A więc było co najmniej 700 paszportów, na każdym były co najmniej 2 osoby. Znowu mówimy o 1400 osób. Mają listę haitańską, znowu mówimy o kilkuset osobach. To już widać, że to jest co najmniej 4000 ludzi. To jest inny kraj, ale to jest inny kraj, a to jest inny kraj. Są jeszcze inne kraje. Z ambasadorem Kumochem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Jeszcze jedna wypowiedź na początek naszej debaty, też z naszej anteny, z wypowiedzi ambasadora Kumocha, który mówił o bardzo ścisłej współpracy organizacji żydowskich z państwem polskim, z ówczesnym państwem polskim. Posłuchajmy jeszcze tej jednej krótkiej wypowiedzi ambasadora Kumocha. Niewyobrażalne jest to, że polskie MSZ, Światowy Kongres Żydów, Agencja Żydowska i Agura Izrael, czyli taka organizacja grupująca bardzo popularna ortodoksyjnych Żydów, one po prostu cały czas współpracowały razem, niezależnie od różnic, niezależnie od agendy politycznej, od stosunków wobec polityki Związku Sowieckiego, od różnych aspektów politycznych i od stosunków polsko-żydowskich. Niezależnie od tego, w tej kwestii ta współpraca była całkowicie pełna i nieskazitelna. Jeszcze jedną rzecz na początek dopowiem, że członkowie organizacji żydowskich zaangażowani w tę akcję, tacy jak Isaac Sternbuch, Chaim Eis czy Abraham Silberschein, są podpisywani pod depeszami dyplomatycznymi jako członkowie polskiego rządu. I pytanie do panów, na ile panu zdaniem te informacje są przełomowe w kontekście też aktualnych stosunków polsko-żydowskich? Może Adam Borowski. Czy ja nie wiem, czy to będzie przełom, bo informacje o tym, że polska dyplomacja pomagała, dowodów na to jest całe mnóstwo, od kurierów, prawda, do takich jak Karski, po raporty, że instytucja państwa polskiego, prawda, instytucja państwa polskiego od początku była ukierunkowana na pomoc narodowi żydowskiemu. I czy to będzie przełom? No, chciałbym przełom, tutaj tylko się włączę w kontekście skali, akurat w przypadku tej grupy berneńskiej, no bo ta skala jest większa niż do tej pory można było sądzić. Tak, to prawda. Ja myślę, że ona jest tak naprawdę jeszcze większa, bo to, że mamy numer 700 no, znany, prawda, to nie znaczy, że nie było tych numerów w przypadku Hondurasu, prawda, akurat w tym przypadku. Cieszę się, że to w tej chwili wyszło tak dodatkowo, bo przypomnę, że ten dokument, który podpisał pan
Netanyahu z polskim premierem, gdzie jest jasno stwierdzone, prawda, że instytut, bo ile możemy się przyznać do tego, że jednostki wyrodne, jednostki narodu polskiego współpracowały z Niemcami i za pieniądze, różne tam przyczyn wydawały Żydów. Podobnie jak to powiedzmy wyrodne jednostki narodu ukraińskiego, wyrodne jednostki narodu żydowskiego. Akurat na Litwie, czy Estonii, czy na Ukrainie to struktury tego podziemnego państwa, a w Wilnie, czyli na Litwie, czy w Estonii to istniejącego państwa, prawdziwie marionetkowego, ale istniejącego państwa współpracowały z hitlerowcami. U nas ani rząd na uchodźstwie, ani polskie państwo podziemne nie współpracowało, wręcz przeciwnie, jest mnóstwo dowodów na to, że pomagało. A to tylko utwierdza w przekonaniu. Cieszę się, że to akurat w tej chwili wyszło, bo jeszcze niedawno ten dokument podpisany przez pana premiera Netanyahu i premiera Morawieckiego kontestowany nawet przez taką osobę jak Szymon Walic, który powiedział, że jest tam wiele nieprawdy w kontekście państwa polskiego. A oto akurat mamy mnóstwo dowodów i to jest kolejny dowód, że państwo polskie pomagało Żydom i prowadziło działalność na rzecz obywateli polskich, ale to w tym wypadku oczywiście nie tylko polskich, bo te dokumenty, że nie tylko polskie, prawda, i narodowości żydowskiej. Wojciech Przybylski, pytanie, czy to może nam pomóc poprawić, także no, te relacje właśnie i te opinie o Polsce, które no, nie da się ukryć, że ostatnio były przynajmniej próby podważenia roli Polski w okresie II wojny światowej. No na pewno te dokumenty, które ujrzały się podziemne, nie podważą roli Polski, przyczynią się do dalszej interpretacji historii zgodnie z prawdą o roli państwa polskiego. No, natomiast nie są to dokumenty przełomowe, czy nie są to już w sensie poza debatą, czy poza warsztatem naukowca, historyka, to nie są dokumenty, czy moment także, w którym ujrzały światło dzienne, nie jest tak skorelowany dobrze i korzystnie w czasie, jak moment, kiedy na przykład przypominaliśmy o roli Karskiego na przykład. Wtedy to była administracja, poprzednia administracja amerykańska, kiedy we współpracy z amerykańską administracją uhonorowano poprzez osobę Karskiego symboliczne zaangażowanie, w sposób symboliczny, faktyczne zaangażowanie państwa polskiego w misję pomocy ludności żydowskiej. W tym wypadku no, jest to pewna próba oczywiście ratowania sytuacji, w której się znaleźliśmy po lutym, po nowelizacji ustawy o IPN. No i tak jak powiedziałem, no, na pewno nie zaszkodzi. Mam jednak wątpliwość, znaczy ja nie wiem, nie widzę w tej chwili, w jaki sposób łączy się to z większym zamysłem dyplomatycznym. Ale to dobrze, że te dokumenty są ujawniane, ta sprawa będzie nagłośniana, no, będziemy o tym mówić. Bo to byłoby bardzo szkalujące dla i historycznie dla oczywiście osób zaangażowanych w działania rządu polskiego ówczesne, no i w misję polskiego rządu dzisiaj, bo to są fakty historyczne, które stanowią symbol i przykład tego, jak powinniśmy się zachowywać. Wojciech Przybylski dotknął istotnej chyba kwestii i powiedział o tym większym namyśle dyplomatycznym. Pamiętamy o tym, że no, została powołana grupa polsko-izraelska do spraw trudnych, można powiedzieć, która miała właśnie między innymi, jak rozumiem, zajmować się takimi projektami jak projekty edukacyjne. Może warto by było na podstawie tego, co teraz Polskie Radio odsłania wspólnie tutaj z dyplomacją, dyplomatami, którzy odsłaniają cały szereg, tysiące depesz, które obrazują skalę polsko-żydowskiej akcji pomocowej na rzecz ratowania Żydów. Może no, warto by było, żeby to chociaż był jakiś element projektu edukacyjnego wspólnego. Tak, to prawda, my musimy wykonać tutaj ogromną pracę przez te dziesiątki lat zaniedbań takiej pracy edukacyjnej i prowadzenia to, co się tak popularnie nazywa polityką historyczną, żeby przedstawiać polskie świadectwo i polskie dowody, bo świat współczesny jest taki, że niestety, że on nie bazuje na prawdzie historycznej. Na uniwersytetach amerykańskich, prawda, za klasykę uchodzi książka Grossa, która jest historycznie kompletnie
wartościowani, oparty, ani nie ma swojej metodologii, no, nie ma dowodów. To są wszystko te hipotezy, które sobie tam zlepia. A tutaj mamy dokumenty, paszporty podpisane na przykład jedną ręką konsula Rokickiego. To z pewnością trzeba tylko na to po prostu włożyć odpowiednią kasę i odpowiednią ilość środków. To jest istotne, żebyśmy włożyli w to odpowiednią ilość środków, by ta prawda o Holokauście, ta prawda o zaangażowaniu Polski w ratowanie Żydów i prawda o udziale Polski w II wojnie światowej się przybiła. Ja nie znam książek amerykańskich dużo na ten temat. Ostatnio była ta książka profesora Galińskiego, który Polska w II wojnie światowej, która też ukazała się po angielsku. Była książka profesora Galińskiego Poświęcim walczący, która przywracała pamięć o rotmistrzu Pileckim i ona jako pierwsza pokazywała rotmistrza Pileckiego jako bohatera, który organizował jego misję, jego rolę w przedstawieniu światu prawdy o Auschwitz-Birkenau. Mówi pan o książkach. Mówię o książce, bo była lista Schindlera. A czy to nie jest gotowy? Kraje egzotyczne nawet się pojawiają. Paszporty, dyplomaci, różne kraje. To nie jest materiał na gotowy list. My musimy wiedzieć, że zmieniają się w tej chwili narzędzia przekazu, które docierają do masowej świadomości, prawda? Tym narzędziem przekazu nie jest już niestety książka, prawda? Właśnie, bo dlatego nawiązałem świadomie do listy Schindlera, która w umysłach bardzo wielu osób się zapisała na trwałe. To był film jednak, który pamiętamy. Myślę, że zakłamany film o takim Bielskim też się wpisał jakoś tam w pamięć widzów, prawda? A jest nieprawdziwy, prawda? Bo przedstawia sobie Bielskiego jako bohatera, a bohaterem de facto nie był, prawda? No, brał udział w prześladowaniach ludności polskiej na tamtych terenach i współpracą z partyzancką sowiecką. Ale to jest inna sprawa. My musimy znaleźć środki na to i sojuszników do tego, żeby polską prawdziwą historię o takich ludziach jak Karski, Pilecki, o tej Sandlerowej, prawda, o całym szeregu, o rodzinie Kowalskich czy Ulmów, prawda, żeby ta prawda się przebiła, prawda, bo taka rodzina Kowalskich czy Ulmów może być pewnym symbolem, prawda, symbolem, bo tych rodzin było naprawdę wiele, można by wymieniać i Olechnowiczów, naprawdę można wymieniać, ale powinna powstać taka rodzina symbol, prawda, i taki film dobry nakręcić. Wojciech Przybylski, jak wpłynąć na świadomość masową, na świadomość światową, czyli najlepiej właśnie przez duże produkcje filmowe, przy takich gotowych scenariuszach? Duże produkcje filmowe oczywiście w jakiś tam sposób kształtują opinie, pierwsze wrażenia, no ale mijają. To, co rzeczywiście zostaje, to książki. Zresztą pan nawiązał na samym początku do książki, która owszem, nie jest warsztatem naukowym, nie jest warsztatem socjologa, ani historyka, ale Tomasza Grossa trudno nie cenić za to, że też doprowadził do uruchomienia śledztwa IPN-u i przyznania jemu racji w sprawie zagłady sąsiadów w Jedwabne. No to nie jest, to nie są, to mylimy dwa porządki. No jeden to są książki, które mówią o Strzemowie, tam ostatecznie nie mamy takich definitywnych faktów, które, no ale mamy albo mamy poszukiwanie poprzez pracę historyczną, poprzez pracę Instytutu Pamięci Narodowej faktów, które muszą być ugruntowane, które to nie są ani może nie są szare, ale zawierają różne, są wcianki. Znaczy są złe i dobre strony, nie ma postaci idealnych, nie ma też narodów idealnych. Dlatego praca historyka jest, nie buduje pewnej mitologii sama z siebie, nie buduje pewnego przekonania o, nie jest taka łatwa w tworzeniu pewnej narracji dyplomacji publicznej, dyplomacji kulturalnej, o której pan potem zaczął mówić, jeśli chodzi w nawiązaniu do filmów i pan redaktor pytał w nawiązaniu też do jakichś celów skuteczności budowania pozytywnego wizerunku Polski, pewnego odkłamywania też takiej roli prowincjonalnego, czarnego charakteru, którym Polska jest na mapie historycznej Europy. Ja nie jestem przekonany, kręgę przynajmniej.
Tak, no bo jak rozumiem, w niektórych kręgach, no ale w tych kręgach, które czytają, nie. W tych kręgach, które oglądają filmy, zgodzę się, przede wszystkim czerpią z pewnych stereotypów, tak. Ja nie sądzę, że ze stereotypami możemy walczyć metodą stereotypów. To znaczy, że jeżeli Hollywood wyprodukuje film, który koloryzuje, przebarwia, zmienia w ogóle też pewną narrację, to możemy z takim narzędziem, że tak powiem, walczyć o dochodząc prawdy, poprzez to samo narzędzie, czyli tworząc jakiś też kolorowy film, animację, grę komputerową. Bo to są pewnego rodzaju równorzędne zniekształcacze prawdy. No bo potrzebujemy dobrych publikacji, dobrych naukowych dyskursów, inwestycji w pracę naukowców, którzy przyjeżdżają do Polski, opisują to, badają te historie, badają je w kontekście też różnych globalnych wydarzeń, są uznawanymi autorytetami, niekoniecznie nawet Polakami. I to są narzędzia dyplomacji takie połączone z światem nauki, które uprawomocniają, zmieniają w długim procesie taką rzeczywistość. No to uważam, że jest szeroki. Adwocem, no w latach 60. powstała sztuka, która oczerniła papieża Piusa, który zresztą był nazywany, jest nazywany do tej pory w wielu kręgach papieżem Hitlerem. Kłamliwa od początku do końca, nieprawdziwa. Nie mógł i papież oczywiście nie mógł się bronić. Jest tysiące dowodów na to, że było zupełnie inaczej. Natomiast do dzisiaj, przez tą sztukę i przez po prostu do dzisiaj, mit o papieżu Hitlera funkcjonuje w społeczności. To jest po pierwsze. Po drugie, może to jest i socjolog, prawda? Tylko ilość kłamstw, które tam zawarł w swojej książce, bo oczywiście on nie tylko mówi o sąsiadach, mówię tylko również o pokłosiu, gdzie w ogóle oparł twierdzenie na zdjęciu, które w ogóle jest nie z tej epoki, nie z tego miejsca. To już historycy udowodnili, że to zdjęcie opisuje zupełnie inny moment, niż przypisuje to pan Gross. Natomiast pan profesor Chodakiewicz napisał książkę, ile tam kłamstw w książce pana Grossa jest. Profesor Marek Jan Chodakiewicz z Instytutu Polityki Światowej. Tak. Jan Chodakiewicz. Jest tam mnóstwo kłamstw i zatrzymanie, wiedza powinna być pełna, prawda? Zatrzymano ekshumację. Pod dziwnym pretekstem, gdzie wiadomo w innych miejscach są ekshumowane ciała żydowskie. Tutaj powie, że nie można tego zrobić ze względów religijnych, ale dla stwierdzenia prawdy historycznej, prawda, należy to zrobić zwyczajnie, żeby nas nie oskarżano w sposób bez podstawy, bo to, że Polacy brali tam udział, to jest oczywiście fakt bezsporny. Natomiast jest pytanie, jak oni się tam znaleźli, w jakich okolicznościach to było, prawda, za czyją inspiracją, bo jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że jacyś tam Polacy mogli sami z siebie zorganizować pogrom na terenie zajętym przez Niemców, to po prostu nie zna czasów i nie wie, gdzie żyje. Po prostu jest to niemożliwe, jest to zwyczajnie niemożliwe. No. Wojciech Szulski. Bardzo trafnie użył pan tego przykładu dotyczącego współpracy papieża z Hitlerem, rzekomej współpracy papieża z Hitlerem. Otóż z tym mitem rozprawiły się ostatecznie, nie dalej jak 4-5 lat temu, bestsellerowe książki historyczne dokumentujące jego zaangażowanie, sięgające do archiwum watykańskiego, Church of Spies, czyli ten kościół szpiegów, jeżeli dobrze powiem, Marka Rybelka, między innymi. To są książki, które w sposób udokumentowany, nie tworzące pewnych stereotypów, wybijają się w dyskusji, no i to jest element, wchodzą w debatę z dużo silniejszym fundamentem opartym o rzeczywiste materiały archiwalne, a nie pewnego rodzaju stereotypy wyobrażenia. Więc znowu będę podnosił argument taki, że by walczyć z niekorzystnymi stereotypami, trzeba zaufać historykom, zaufać warsztatowi historyka, który też dąży do odkrycia prawdy, czasami sensacyjnej,
Ja trochę wycofać działania polityczne, czyli takie wprost silnie polityczne, jako wiodące, dlatego że one są kontrproduktywne. Mówię zawsze domniemanie czy podejrzenie, że polityk robi to, czy dane państwo nawet robi to w swoim oczywiście najlepiej pojętym interesie. Więc to tyle odnośnie metody, którą byśmy przyjęli, jeżeli szukać sposobu rozwiązania problemu. Ale atak na nas jest taki, że produkowanie, z jednej strony mamy produkcję takich filmów jak Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda? Kłamliwe, a starające się zrzucić odpowiedzialność za antysemityzm na Polaków, więc nie zaniedbując rzetelnych warsztatów historycznych, nie zaniedbując tego. Jeżeli tak, pan Kodakiewicz jest historykiem amerykańskim, znaczy jest Polakiem, ale jest historykiem amerykańskim. I dlaczego jego prawda na uniwersytetach się nie przebija, tylko przyjdzie do tego pana wrócimy. Podczas niedawnej wizyty, to trochę w kontekście tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli dokumentów dotyczących akcji pomocy Żydom Grupy Berneńskiej. W czasie niedawnej wizyty Heiko Maasa, ministra spraw zagranicznych Niemiec w Polsce, szef niemieckiej dyplomacji mówił m.in. tak, że niemieccy prezydenci, kanclerze, ministrowie spraw zagranicznych oraz ambasadorowie stale przypominają, że na nas, Niemcach, spoczywa nieustanna odpowiedzialność, aby przekazywać wiedzę o tamtych okrucieństwach oraz pielęgnować pamięć. Kanclerz Willy Brandt powiedział, nie wolno nam zapomnieć, że po roku 1939 polskiemu narodowi wyrządzono najgorsze zło, jakiego doznał w swojej historii. I w tym kontekście, jak panowie odczytujecie wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zamieszczenia, sprostowania wcześniejszego kłamstwa o polskich obozach w Majdanku i Auschwitz? Tego domagał się były więzień obozu Auschwitz Karol Tendera. Najpierw wygrał to przed polskimi sądami, potem domagał się tego sprostowania na stronie niemieckiej telewizji ZDF od sądów niemieckich, a ostatecznie niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie z telewizji ZDF takiego sprostowania zamieszczać nie musi. Adam Borowski. Oczywiście zawsze jest tak, że deklaracje polityków to jest jedna rzecz, a życie i realna polityka to rzecz druga. Gdyby chcieć wymagać od polityków niemieckich realizacji tych deklaracji, żeby pamiętali i to myślę, że mnóstwo wypowiedzi nie byłoby. Myślę, że nie powstałby taki serial jak Nasze Matki, Nasi Ojcowie. I myślę, że w ogóle nie powstałby taki termin w Niemczech przez niemieckie, czy to media, czy różnych oficjeli wyrażany, dziennikarzy wyrażany, że polskie obozy śmierci. Polskie obozy śmierci. To pokazuje, że życie jest i interesy, i troska o wybielenie własnej historii, własnego narodu jest silniejsza niż trzeźwa ocena na oficjalnych spotkaniach, bo trudno by się spodziewać innej wypowiedzi podczas oficjalnych spotkań między politykami. Bo prawda jest jednej i drugiej stronie znana. Tu chodzi o to, żeby wdrukować następnym pokoleniom Niemców inną narrację. No, to w Niemczech w tej chwili. Powiem tylko, że w uzasadnieniu niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, gdyż byłoby to, cytat, oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów. Wojciech, wytłumaczmy, o czym orzekał i co orzekł niemiecki sąd federalny. Po pierwsze, orzekł, że słuszne jest podniesienie powoda, że nie było polskich obozów śmierci i w tym sensie telewizja ZDF, która przeprosiła, sprostowała to wcześniej już po pierwszych wyrokach. Tylko to powiedzmy tutaj, bo to jest istotne akurat, panie redaktorze, ja to dopowiem. Tak. Rzeczywiście było to sprostowanie, tylko zamieszczone na tak zwanej takiej podstronie, a nie na stronie głównej. I w wyroku polskiego sądu było powiedziane, że powinno to być zamieszczone na stronie głównej i o określonej treści. No dokładnie. I teraz jedna rzecz to jest domaganie się sprostowania nieprawdy, czyli wycofania słów i przeproszenia za słowa niewłaściwie użyte.
jeden krok uczyniła telewizja ZDF i zapewne mieli, czy jakby powód miałby szansę na wygraną przed sądem, jeżeli nie domagałby się użycia dokładnych słów, takich, w których twierdził, czy chciał, żeby telewizja przyznała, że miała intencję świadomie skłamać i uczernić naród polski. W drugim punkcie orzeczenia federalnego... Przepraszam, tylko jeszcze to istotne pytanie. Czy w takim razie przecież niemiecki federalny trybunał mógł w takim razie nakazać zamieszczenie sprostowania na głównej stronie portalu telewizji ZDF o określonej treści, która być może satysfakcjonowała też Karola Tendera? Sprawa nie jest taka prosta, dlatego że drugi punkt tego orzeczenia federalnego sądu mówi, że fundamentalne prawo wolności wypowiedzi nie może nakazywać komuś mówienia czegoś, co nie było zgodne z faktami. Telewizja ZDF nie ma takiego, znaczy nie ma takiego nigdzie dokumentu, dowodu, by telewizja ZDF intencjonalnie chciała zafałszować historię. Jest domniemanie, po stronie, szczególnie po stronie prawej w Polsce, jest domniemanie, że to było intencją. Ale do czego, do tego trzeba dowieść, żeby to sprostowanie miało taką moc. I drugi punkt, który też podniósł w komentarzu bardzo wczoraj warty przeczytania Klaus Bachmann, profesor SWPS, który tłumaczył też ten wyrok i tłumaczył kontekst prawny. Gdyby było tak, że wykazano by, że telewizja ZDF intencjonalnie chciała zafałszować historię dotyczącą II wojny światowej, Holokaustu, zagłady, historii zagłady, to z mocy prawa niemieckiego, bez interwencji polskiego sądu, byłaby ścigana z urzędu jako za zafałszowanie historii, bo to jest funkcjonujące i stosowane w Niemczech prawo. Więc kontekst, o którym teraz mówimy, czy sam ten wyrok i sama ta sprawa, nie dotyczy tego, że niemiecki sąd czy niemieckie państwo odżegnuje się od tego, od odpowiedzialności, bo to są stanowiska polityczne, stanowisko dyplomatów, tylko nie pozwala na dołożenie słów i wypowiedzi, o które domagał się polski obywatel, by ZDF, telewizja ZDF, powiedziała coś, za co po pierwsze musiałaby się przyznać do winy, której nie ma na razie dowodu istnienia, która w dodatku wpędziłaby ją w dodatkowe tarapaty, no jeżeli byłaby, jeżeli by chciała siebie oczernić jako kłamce, de facto na polskim gruncie kłamce oświęcimskiego. Tak, tylko czy jednak to nie sprowadza się do tego, że niemiecki Trybunał Federalny mógł nakazać telewizji ZDF, żeby na stronie głównej na przykład przez tydzień, a może i przez miesiąc wisiało po prostu, niezależnie, odejdźmy od słowa intencji, od przypisywania intencji, ale marzenia, to nie było ten, nie, to leżało w kompetencji Trybunału Federalnego, aby powiedział, telewizja ZDF powiedziała, użyliśmy kłamliwego sformułowania o polskich obozach w Majdanku i Auschwitz. To były niemieckie obozy w Majdanku i Auschwitz. To oświadczenie powinno wisieć przez tydzień albo miesiąc na stronie telewizji ZDF. Tak się nie stało. Adam Borowski. Jest taki, że nie ma takiego oświadczenia i tyle. To jest coś takiego, że wszyscy wiedzą, że gang Al Capone zamordował mnóstwo ludzi, a został skazany, prawda, na za niepłacenie podatków. I niech mi ktoś powie, że reżyser i cała ta śmietanka filmowa, która produkowała film Nasi Matki, Nasi Ojcowie, nieświadomie zrobili z polskich żołnierzy Armii Krajowej antysemitów. Niech mi ktoś powie. Oczywiście to jest coś takiego, że przed sądem nie da się, jak zeznają, prawda, albo przed komisją weryfikacyjną, albo przed Amber Gold, i na proste pytania mówią, nie pamiętam, bo przed sądem oczywiście nie da się udowodnić, że on pamięta, nie chce powiedzieć, prawda, i go skazać, no nie da się. To samo tutaj, jak tu ocenić intencje, no coś jest albo tak oczywiste, prawda, tak oczywiste, jak to, że wykształceni ludzie, mający dostęp do dokumentów, do książek, do filmów, do wyroku norymberskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale niechby to było przez pomyłkę, ale intencją, instytucja sprostowania polega na przytoczeniu prawdy. A nie chcą tego zrobić, po prostu nie chcą tego zrobić. To jest tak, że się o kogoś oczerni, a potem malutkim druczkiem na piątej stronie na dole pisze się sprostowanie, prawda? Kto je przeczyta? Ilu ludzi przeczyta? Ale zrobiliśmy sprostowanie, prawda? Przeprosiliśmy. To teraz zastanówmy się, jak hipotetycznie można było wygrać tę sprawę. To znaczy doprowadzić do tego, żeby
sąd federalny uznał podtrzymanie tego wyroku w poprzednich instancji. Nie należało domagać się czegoś, co nie mogło, nie miało podstawy dowodowej, nie miało podstawy prawnej, ale znaczy, że była ta intencja. Gdyby tego nie było, sąd federalny najpewniej podtrzymałby stanowisko Polaka. Ale to powiedzmy, że 27 stycznia 2017 roku sąd w Moguncji, czyli niemiecki sąd, nadał klauzulę wykonalności wyrokowi sądu apelacyjnego w Krakowie, a w listopadzie 2017 roku Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji też orzekł, że telewizja ZDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady polskiej, czyli te sądy niższych instancje niemieckie uznawały, nadawały klauzulę wykonalności. To jest pewien problem, że Federalny Trybunał Najwyższy uznał, że jednak nie. No. Bo to weszła w grę polityka, no, nowa polityka historyczna Niemiec, która ma, że tak powiem, rozłożyć winę za Holokaust na inne narody. Po prostu i tyle. Dobrze, panowie, to jeszcze jeden temat, zmieńmy go już diametralnie. Przejdźmy do tego, co się dzisiaj też rozgrywa. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje kandydatów do Sądu Najwyższego. Usłyszeliśmy w naszym serwisie informacyjnym, że był pewien spór pomiędzy członkami Krajowej Rady Sądownictwa co do jawności głosowania, że wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Wiesław Johan, przedstawiciel zresztą prezydenta, wieloletni sędzia Trybunału Konstytucyjnego, optował za jawnymi głosowaniami w imię jawności życia publicznego. Z kolei przewodniczący sędzia Mazur opowiedział się jednak za tajnością. Czy to dobrze, czy jednak, no, czy tutaj należało utajniać panu zdaniem już w kontekście jakby całej dyskusji o reformie sądownictwa? Adam Wojciech Przybylski. Znaczy, nie wiem, czego, co w takim razie jest przedmiotem tych obrad i przesłuchań, skoro muszą być tajne. No bo to cała reforma, niektórzy mówią o deformie, jak na to nie patrzeć, na zmiany w prawie dotyczącym KRS-u i Sądu Najwyższego, miała poprawiać i przybliżać obywatelom sądownictwo. No to w tej chwili utajnianie czegokolwiek z tych posiedzeń jest dokładnie przeciwstawną logiką zmian, które stara się wprowadzić rząd i strona parlamentarna, większości parlamentarnej. Więc ja tego nie rozumiem. Nie tyle, że się nie zgadzam z tym, tylko po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tej logiki, bo można z niej wyczytywać tylko no, złe intencje. Znaczy, że mówię jedno, robię drugie. Znaczy, dążenie jest do przeprowadzenia zupełnie innych celów niż deklarowane, niż stawiane też w zapisach ustawy. Jak to widział Dąbrowski? Tego rzeczywiście tu akurat między nami różnicy nie ma. Ja nie rozumiem tego. Ja jestem całym sercem za reformą i uważam, że określanie jako deforma jest po prostu tak niesprawiedliwe, prawda? Nie może już gorzej być niż jest. No, ta mafia po prostu musi zostać rozbita. Po prostu rozbita. Gdyby była taka możliwość, to ja bym był za opcją zerową. Wszyscy, tak jak mówi Cejrowski, won, prawda? Tylko niestety nie działamy rewolucyjnymi metodami. Tylko ewolucyjną i musimy to jakoś w ramach... Ewolucyjnie chyba działamy od 89 roku. Więc nie możemy wprowadzić, bo dowodów na to, że to jest mafia, jest po prostu aż nadto. I to, co ich boli, czego nie chcą oczywiście, to powołania Izby Dyscyplinarnej, bo to będzie taki bicz na tych, którzy nie tylko kradną, ale tam biorą łapówki, czy są w poszczególnych okręgach, sądach okręgowych i no po prostu całe mafie prawnicze, prokuratorzy, sędziowie, szefowie policji. Ludzie o tym mówią na otwartych spotkaniach, podają z imienia nazwiska i sędziów, i swoje, prawda, mówiąc, że mają dowody na grupy przestępcze tych sądach. Trzeba to rozbić. I dlatego właśnie myślę sobie, że zupełnie niepotrzebnie, bo sędziowie jak będą głosować, to tak jak poseł. Czasami robią głosowanie, prawda, tajne. Po co? Kurczę, człowiek powinien być świadom i tak grożą. Tajne listy odtajniane są, jak to głosował w sposób. Tak to później jest. Po co to robić, prawda? Ja podejmuję decyzję, muszę mieć tą czelność, prawda, pokazać swoją twarz, prawda, tak. Ja tak głosowałem, ja tak uważam. I należy to zrobić. Panowie, a jak oceniać decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o odwołaniu mecenasa Sławomira Zdunka ze stanowiska przewodniczącego zespołu wizytatorów, o czym poinformował dziekan Rady Mikołaj Pietrzak?
I argumentacja jest taka, że mecenas Sławomir Zdunek zgłosił swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego w konkursie i na podstawie ustawy, którą organy adwokatury i organy naszej Izby konsekwentnie uznają za niekonstytucyjną. Taka jest argumentacja dziekana Rady Mikołaja Pietrzaka. Czy to mamy kolejną instytucję, która czyni się uprawnioną do oceniania konstytucyjności ustaw? No przypomnijmy, że zgodnie z porządkiem konstytucyjnym określonym w Konstytucji z 1997 roku takim organem jest Trybunał Konstytucyjny, jak to widzi Wojciech Przybylski. I wydanie też w kontekście praw obywatelskich adwokatów kandydujących do Sądu Najwyższego. Wydaje mi się, że Izba Adwokacka posługuje się swoim regulaminem, może podejmować autonomiczne decyzje, nie jest zobowiązana, czyli jakby nie jest tak. Ale trochę się pan uśmiecha jednak temu. Bo mam apetyt, żeby odpowiadać na całe ostatnie 5 minut pana redaktora z Gazety Polskiej. Proszę odpowiadać. Ale nie wiem od czego zacząć. Jest ewidentnie i to widzę taka niechęć środowiska do prawników. No kto lubi prawników? Nie znam takiej osoby. Prawnicy nie lubią prawników czy sędziów. Bo to jest... mówimy o adwokatach. No tu sędziowie tak, też są. Mówił adwokat, ale sędziowie też są prawnikami. Istnieje duży brak zaufania oczywiście do zawodu prawników. Przez sąd. No ale ja myślę, że w przypadku adwokatów już jest na pewno zupełnie inny stosunek. Adwokaci to są ludzie, radcy prawni, prawni są ci, którzy pomagają ludziom. Z sędziami już jest różnie. Chociaż sędziowie też jest różnie. Cebos w rankingach zaufania akurat wskazuje sądy jako cieszące się instytucje sędziów i sądy, jako te, które niezmiennie cieszą się wysokim poparciem. Co prawda instytucje samorządu lokalnego cieszą się wyższym poparciem niż instytucje sądów w Polsce. To nie jest tak, że mamy ogólne stanowisko społeczeństwa, które uważa sądy za, że ja piszą ale mafijną. No, ogólnie społeczeństwo polskie domaga się usprawnienia procesów, przyspieszenia spraw sądowych. I nawet jeżeli mówimy o ogóle społeczeństwa, to możemy jeszcze wydzielić jedną grupę, która o to się dopomina od kilku kadencji rządów, to jest grupa przedsiębiorców. Sprawy gospodarcze, sprawy, które jakby nierozpatrywanie szkodzi interesom gospodarczym poszczególnych przedsiębiorców, no ale też jako podatników też szkodzi interesowi państwa, są zbyt wolno rozstrzygane. Ale ja się uśmiechnąłem, jak mówił to pan redaktor Przybylski, dlatego że akurat to jest sprawa przedsiębiorcy, opłacenie składek ZUS, która została teraz tak naprawdę zawieszona w związku z tymi pytaniami prejudycjalnymi Sądu Najwyższego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I ten biedny przedsiębiorca nie wie, jak te składki ubezpieczeniowe ma zapłacić. Nie wiedzieć, jak płacić, no ale faktem jest też to, że wprowadzone obecnie przepisy i reorganizacja sądów wydłużają, czyli znowu nie odpowiadają na zapotrzebowania społeczne, bo wydłużają oczywiście. Adam Borowski, jeszcze pytanie o tego adwokata. Tak, muszę do tego wrócić, bo to uczestniczyłem w procesie, gdzie przewidziałem wyrok polityczny, wyrok polityczny, w którym obrońca, którego ja nająłem, powiedział: panie Adamie, to niemożliwe, to się nie może zdarzyć. A ja mówię: panie mecenasie, dolary do orzechów, że to się zdarzy. Gadanie po prostu towarzyskie. Bardzo dziękuję. Adam Borowski, Gazeta Polska, działacz opozycji i niepodległościowej, Wojciech Przybylski, Republika. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Krzysztof Świątek, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Bohater wyrusza w podróż, poznaje niezwykłych ludzi, poszukuje, jest coraz bardziej uwikłany w grę czasu, ale i egzotyczną, tajemniczą przestrzeń. Nie wie nawet, jak bardzo go to zmieni. Ułuda to powieść drogi, opowieść o iluzji doświadczanej w życiu i o przemijaniu. Życie wydaje się snem albo niekończącą się wędrówką. Autor książki, Artur Cieślar, będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę po 14.35. Luiza Bebłot, zapraszam. Dołącz do nas. Facebook.com/Polskie Radio 24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/Polskie Radio 24. Autopromocja.
Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na informacje dnia. Zapraszam, kolekcjoner warszawskich nieruchomości Marek M. pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia po blisko 3-godzinnym posiedzeniu zdecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące. Sprawa wiąże się z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie. Sąd, jak tłumaczy rzecznik sądu okręgowego we Wrocławiu sędzia Marek Poderalski, przychylił się do wniosku wrocławskiej prokuratury regionalnej, która wczoraj postawiła Markowi M. 3 zarzuty: oszustwa, przywłaszczenia mienia znacznej wartości oraz posiadania się podrobionego. Dokumentami. Sąd ocenił, że zgromadzony dotychczas przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że dopuścił się zarzucanych mu czynów i biorąc pod uwagę grożącą mu surową karę, tutaj chodzi o karę do 10 lat pozbawienia wolności, ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa, że może być sprawnie utrudniać postępowanie. W związku z tym podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Postanowienie sądu nie jest prawomocne i strony w ciągu 7 dni mogą je zaskarżyć. Obrońca Marka M. już dzisiaj informował media, że zamierza skorzystać z tego prawa. Marek M. jest jedną z głównych postaci sołecznej reprywatyzacji. Przejął wraz ze swoją matką Barbarą Stronką kilkadziesiąt nieruchomości, m.in. przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała zamordowana działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar lasu na południe od Berlina zmusił blisko 600 osób do opuszczenia swoich domów, informuje tamtejsza policja. Ewakuowano mieszkańców trzech wiosek w Brandenburgii, położonych około 50 km od stolicy Niemiec, do których ogień zbliżył się na odległość zaledwie 100 metrów. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Jeszcze wczoraj po południu płonęło 5 hektarów lasu, a późnym wieczorem już ponad 300 hektarów. Walczy z nim ponad kilkuset strażaków. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała w sumie 17 komitetów wyborczych. 11 spośród nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 6 komitetów to po 2 koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. Termin na zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego mija 27 sierpnia. Do obsadzenia wszystkich miejsc w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego potrzebny jest kolejny konkurs. KRS wybrała 12 kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej, której przewidziano 16 stanowisk. W przypadku 4 miejsc cała procedura musi być powtórzona, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Musi zostać powtórzona cała procedura, począwszy od obwieszczenia przez prezydenta o istnieniu takich wolnych stanowisk. Cała procedura podlega powtórzeniu od samego początku. To już jest zupełnie nowy konkurs. To zależy od decyzji prezydenta, jaki konkurs ogłosi, bo nie jest związany, może ogłosić konkurs na jedno stanowisko, na dwa, na kilka. Wniosek o powołanie wczoraj wybranych kandydatów trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Po opublikowaniu przez brytyjski rząd brexitowego planu awaryjnego opozycja i największe związki przedsiębiorców i pracowników są zgodne. Trzeba uniknąć załamania negocjacji. Rząd zaczął publikację dokumentów przedstawiających plany na wypadek tak zwanego twardego brexitu. Przyznaje w nich, że ewentualny brexit bez porozumienia to większa biurokracja, koszty dla przedsiębiorców, a dla Brytyjczyków w Unii problemy z dostępem do brytyjskich kont bankowych, ale z drugiej strony Londyn nie musiałby uiszczać rachunku brexitowego, a to dziesiątki miliardów funtów. Nie chcemy tego i się tego nie spodziewamy. Tak o twardym brexicie mówi minister do spraw wyjścia z Unii Dominic Raab i podkreśla, na dłuższą metę Brytania wyjdzie na brexicie dobrze, niezależnie od tego, czy będzie on miękki czy twardy. Opozycja nie kryje sceptycyzmu. W przypadku braku umowy trzeba rozważyć drugie referendum, mówi BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Nie apelujemy o to, ale gdyby artykuł 50 został odrzucony, to wszystkie opcje powinny zostać na stole. Są już reakcje TUC, Najwyższego Związku Zawodowego, i CBI, Związku Przedsiębiorców. Reakcje zgodne. Obie organizacje podkreślają w oświadczeniach, że lektura dokumentów pokazuje, że do załamania się rokowań nie można dopuścić. Brytyjska Izba Handlowa docenia jednak, że rząd nie chowa głowy w piasek i przedstawia jakiś plan awaryjny. Brexit bez porozumienia byłby totalną klęską, twierdzi z kolei szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Podobne oświadczenie ze strony rządu walijskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Przed nami pochmurny piątek. W całym kraju będzie padało, a miejscami pojawią się burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni w Szczecinie, przez 29 w Warszawie, do 32 w Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W czasie burz będzie porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po trzeciej, a teraz wracamy do rozmowy Jakuba Kukli. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A w studiu Oskar Hejka, radny Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. A zatem Marek M. nie przyznaje się do winy. To było do przewidzenia? No z całą pewnością pan Marek M. Sam się do winy nie przyzna. Sam się do więzienia też nie zamknie. To jest zaprawiony w tych bojach gracz. Z całą pewnością będą go reprezentować wysokiej klasy prawnicy. Na których dostać? Na których dostać? Na których dostać? Choć formalnie nie, bo on w wielu sprawach występował o zwolnienia z kosztów, na przykład jak prowadził sprawy w sądach. Z uwagi na to, że jest osobą ubogą, jest też lokatorem mieszkania komunalnego, które no, raczej służy do pomocy mieszkaniowej osobom, które nie zarabiają jakoś wyjątkowo dużo. No a jak wiemy, pan Marek, patrząc po wartości nieruchomości, którymi obracał, no to jest milioner, to jest milioner. Więc myślę, że jednak pieniądze się znajdą na tą dobrą ochronę. I to jest ciekawy wątek. Z jednej strony w tle pojawiają się z mojej perspektywy ogromne sumy, których w życiu pewnie nie zobaczę, na przykład kilkanaście milionów złotych, jeśli nie kilkadziesiąt. Z drugiej strony mieszkanie komunalne na przykład. I okazuje się, że rozmawiamy dziś o człowieku, który uchodzi za ikonę, czy właściwie za antyikonę warszawskiej reprywatyzacji i nieuczciwości z tym procederem związanej. I okazuje się, że trafia do prokuratury w roku 2018. No właśnie, już o działalności wiadomo już od lat. No właśnie, wszyscy się... Problem jest z tym, że od wielu, wielu lat, bo to nie jest problem dzikiej reprywatyzacji, nie jest problemem wbrew pozorom i wbrew to, temu, co niektóre media mówią, że to jest problem znany od tam powiedzmy dwóch lat, tak? Od chmielnej 70. To jest nieprawda. 10 lat temu na przykład, już 10 lat temu organizowane były nadzwyczajne sesje Rady Warszawy, na której dyskutowany był problem dzikiej reprywatyzacji. I przez ten cały czas pan Marek M. funkcjonował, nikt mu krzywdy nie robił, przejmował kolejne kamienice, krzywdził kolejnych mieszkańców naszego miasta. Dlaczego tak się działo? No, to oczywiście jest moja jakaś tam subiektywna ocena, ale no, działo się dlatego, ponieważ to był gigantyczny biznes i wielu osobom się on opłacał. To były straszne pieniądze. Ja widziałem zestawienia na przykład wypłaconych odszkodowań. Tam są prawnicy odszkodowań w ramach procedur reprywatyzacyjnych, bo to można oddać kamienicę fizycznie, w naturze. W naturze, tak. Ale można też wypłacić odszkodowanie, jeżeli tego majątku nie ma, na przykład została jakaś działka pod drogę zabrana albo pod cel publiczny, to wtedy wypłacało się odszkodowanie, ewentualnie odszkodowanie wypłacało się za lokale w kamienicy, które zostały wcześniej pozwolono na wykup lokatorom komunalnym tych lokali. No i są prawnicy, którzy odzyskali takich, dla swoich klientów pozyskali odszkodowania w kwotach sięgających blisko 200 milionów złotych. Także proszę zobaczyć, jaki to był gigantyczny biznes. No i właśnie to jest ten powód, dla którego to wszystko się działo. Było przykrywane przez najwyższe władze naszego miasta. No bo czego byśmy o pani prezydent Walc, czy jakbyśmy o pani prezydent Walc nie myśleli, no to ja nie jestem w stanie przyjąć argumentu, że pani prezydent Walc, mając swoje doświadczenie życiowe, wieloletnie, mając, nie wytykając wieku oczywiście, tak, wieloletnie doświadczenie życiowe, wieloletnie doświadczenie menedżerskie, bo jak pracowała na stanowiskach na przykład w instytucjach finansowych, wieloletnie doświadczenie urzędnicze, wieloletnie doświadczenie polityczne, nie była w stanie się zorientować, że coś się w Warszawie w tak gigantycznych procesach dzieje nie tak. No przecież wystarczy, żeby
wezwała swojego księgowego i zapytała: słuchaj bracie, szukamy pieniędzy na przykład na dodatkowe lekcje dla dzieci w szkołach angielskiego. On mówi: no nie ma. Ona mówi: no to znajdź. No nie ma, no bo za dużo wydajemy na reprywatyzację, no na przykład. No to jest podstawowa taka, no ja nie jestem w stanie w ogóle przyjąć argumentu, że pani prezydent Walc nie wiedziała, co w mieście się dzieje. Bo pamiętaj, że Marek M. Moś pojawił w warszawskim Naturze ze swoją słynną teczką, która przeszła już do... stała się legendą wiejską Warszawy, teczki jest napisem moje kamienice, tak? Tak, moje grunty warszawskie. Czy coś takiego pojawił się bodaj na początku lat 2000. No tak, bo pan... Ten proceder zaczął się dawno, dawno temu. On potem owszem przyspieszył, on potem nabrał rumieńców, koloru i ten... Tak, bo to zależy się od tego, kto rządził Warszawą. Byli włodarze Warszawy, którzy wychodzili z założenia, że to jest proces właściwy i odkręcali ten kurek z kamienicami bardzo mocno. No, byli tacy włodarze, na przykład jak świętej pamięci prezydent Kaczyński, który wyszedł z założenia, że o ile oczywiście w tej masie wniosków są osoby roszczące uczciwe, są prawowici spadkobiercy po przedwojennych właścicielach, im się jak najbardziej ten zwrot powinien należeć, ewentualnie